Nadal. Nie chcę. Nie chcę do pierścienia. A dobry. W jakich warunkach były przemieszczane z jednego miejsca na miejsce? Jak wyglądała ich trasa? Też pamiętacie pewnie, że od Sławy aż na Bawarię. W jakich warunkach żyły, w jakich warunkach funkcjonowały i w jakich warunkach zostały zamordowane. Porównajcie to sobie bez wielkich słów do tego, w jakich czasach przyszło nam dzisiaj żyć. Pewnie też nie zawsze łatwo, ale w czasach, które dają nam pewnie inne możliwości. Także bierzcie to w kontekście do siebie, ja biorę to w kontekście do siebie. Starajcie się wykorzystać jak najlepiej każdy dzień. Także w szkole. Nie chcę was tutaj za bardzo dopingować, bo sami sobie zdajecie sprawę, że to trzeba robić, ale pomyślcie o tych kobietach, które tutaj zostały zamordowane, a których groby są na cmentarzu w Kargowie. A chętnie bym posłuchał także o was, myślę, że warto, żebyście także później, jak dorośniecie, tą wiedzę przekazywali później waszym dzieciom o tym, co tutaj się stało. Wizerki pochodziły z ewakuowanego podobozu w Potrzebowku Górnym i Dolnym koło Sławy Śląskiej, powstałego po ewakuacji w 1944 roku obozu zagłady Gross Rosen. W podobozach na terenie dwóch dużych gospodarstw rolnych ulokowano około 2000 kobiet. Po 20 stycznia 1945 roku nadszedł rozkaz likwidacji podobozów. Kobiety były pędzone wzdłuż traktów komunikacyjnych drogami polnymi na zachód. Wycieńczone chorobami, głodem, pracą, marszem i chłodem nie wytrzymywały tempa. Najsłabsze były rozstrzeliwane. Trasę Marszu Śmierci znaczyły mogiły więźniarek narodowości polskiej, węgierskiej, czeskiej, słowackiej, holenderskiej i belgijskiej. Jedna z kolumn, licząca około 700-800 do 1000 kobiet, przechodziła 25 stycznia 1945 roku przez wieś Stary Jaromierz, gdzie zarządzono postój i zorganizowano pożywienie, gotowane kartofle. Następnie wyselekcjonowano grupę 38 najsłabszych kobiet, załadowano na 3 podstawowe furmanki i pod pretekstem odwiezienia do szpitala na polecenie 7-osobowej pijanej eskorty wozy wjechały do lasu. Sołtys Nowego Jaromierza Niemiec Gutsche doprowadził do lasu jeszcze 2 uciekinierki. Tam dokonano egzekucji. Świadkiem tego wydarzenia był jeden z 3 woźniców, mieszkaniec Starego Jaromierza, Florian Drzymała. To w wyniku zeznań nauczonego świadka dokonano w 1960 roku ekshumacji szczątków 41 zamordowanych kobiet narodowości żydowskiej. Relacja naocznego świadka mordu 38 kobiet w styczniu 1945 roku pana Floriana Drzymały. Pochodzę z Wielkopolski, ze wsi Owra Kościelna. Kiedy rozpoczęła się okupacja hitlerowska, a wraz z nią łapanki, uznałem, że lepiej będzie samemu zgłosić się do Arbeitsamtu, który skierował mnie do wsi Alt-Hoyland. Obecnie Stary Jaromierz. W dniu 25 stycznia 1945 roku do Starego Jaromierza doszła kolumna około 1000 kobiet i zatrzymała się tam w celu zjedzenia posiłku. Później dowiedziałem się, że były to kobiety z załogi fabryki włókienniczej w Nowej Soli. Podczas ewakuacji fabryki załogę podzielono na 2 kolumny po około 1000 osób. Były to prawdopodobnie Polki z Łodzi, które były spokrewnione ze Żydami. W skład kolumny wchodziły kobiety, dziewczęta w wieku 15-30 lat, wartownicy i jedna furmanka, na której były narzędzia mające służyć do kopania rowu przeciwczołgowego oraz kocioł do przyrządzania posiłku. Wszystkie więźniarki miały ogolone głowy i dodatkowo każda posiadała koc, którym szczelnie się opatulały. Prawdopodobnie pochodziły one z zamożniejszych rodzin, co wnioskują po stanie uzębienia, zadbane zęby koronki, które obejrzałem podczas
ekshumacji. Z konwoju odłączono 38 kobiet, które były za słabe do dalszego marszu. Dowódca konwoju rozkazał sołtysowi wsi dostarczenie 3 furmanek w celu, jak to wyjaśnił, odwiezienia owych kobiet do szpitala. Sołtys wyznaczył gospodarza, u którego byłem parobkiem, do dostarczenia jednej furmanki. Ale ponieważ gospodarz był już za stary, miał 86 lat, to wyznaczył mnie jako woźnicę i dał mi kożuch, który ubrałem na własne ubranie, przysłaniając mój znak P. Oprócz mnie pozostałymi furmankami powozili Niemiec i Ukrainiec. Oddzielone kobiety zostały załadowane na furmanki i pojechaliśmy w stronę Nowego Jaromierza. Konwoju naszego pilnowało 7 wartowników w wieku około 60-70 lat. Podczas drogi do Nowego Jaromierza napotkaliśmy Niemca, znanego mi jako Gutsche, który służył w Landwasze, prowadzącego 2 kobiety, które po ucieczce z konwoju schroniły się w gospodarstwie winiarza, obecnie Nowy Jaromierz numer 1, dołączono je do naszego konwoju. Po przybyciu na polanę znajdującą się w połowie drogi między Starym a Nowym Jaromierzem, gdzie znajdował się rów oddzielający las państwowy od prywatnego, wartownicy nakazali tam zatrzymać się, a kobietom schodzić pojedynczo. I tak je rozstrzeliwali. Kobiety zachowały milczenie, nie płakały. Śmierć przyjęły z pokorą. Gdy trwała egzekucja, usłyszałem tylko, jak jedna z nich powiedziała do drugiej coś, co brzmiało jak Servus Hela, Shalom. Jedna z kobiet wyskoczyła między parę koni i ją zabili na końcu. Podczas egzekucji przytrzymywałem parę młodych koni, które poszyły się od wystrzałów. Pomagał mi w tym jeden z wartowników. Oto od niego usłyszałem, że dzisiaj zabili 38 kobiet. Po zakończeniu egzekucji wartownicy odesłali Niemca i Ukraińca do wioski, a ja zostałem, aby pomóc im w umieszczeniu ciał i zakrwawionego śniegu w owym roku. Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Psalm 23. Losem rzuceni w step szeroki, gdzieś na skraj świata, spędzamy smutni i stęsknieni, tułacze lata. Męka, co wkoło nas otacza, żalem huczy w duszy, a życie nasze, które tu ulata, gorsze katuszy. Choć serce gore mieni się tęczą tajemną i z nieba blask swój rozsiewa, nam w duszy ciemno. Nikt nie pocieszy nas, nie rozweseli żarty swoimi i zawsze smutno, tęskno nam będzie, gdy tu będziemy. I jeszcze cierpieć przyjdzie nam wiele i przecierpimy, aż przyjdzie chwila, że znów do domu swego wrócimy. I wszyscy wspólnie znów zasiądziemy przy jednym stole i wypowiemy swe żale i męki i wszystkie swe bóle. Jan Paweł II. Wiara zwycięska. Oświęcim 1979. W tym miejscu straszliwej kaźni, która przyniosła śmierć 4 milionom ludzi z różnych narodów, ojciec Maksymilian Kolbe odniósł duchowe zwycięstwo, podobne do zwycięstwa samego Chrystusa, oddając się dobrowolnie na śmierć w bunkrze głodu za brata. Ten brat żyje do dzisiaj na polskiej ziemi i jest wśród nas. Czy tylko on jeden, Maksymilian Kolbe, odniósł zwycięstwo? Ile tu na polskiej ziemi odniesiono podobnych zwycięstw?
Podnosili je ludzie różnych wyznań, różnych ideologii, zapewne nie tylko wierzący. Pragniemy ogarnąć uczuciem najgłębszej czci każde z tych zwycięstw. Każdy przejaw człowieczeństwa, które było zaprzeczeniem systemu zaprzeczania człowieczeństwa. Na miejscu tak straszliwego podeptania człowieczeństwa, godności ludzkiej, zwycięstwo człowieka. Minutę ciszy, na co dzień wszyscy gdzieś biegniemy i zaraz znowu wszyscy będziemy biec, wy też, ale myślę, że chociaż na chwilę pomyślmy o tych kobietach, które tu zostały zamordowane. Dziękuję bardzo.